I chciałam zaprosić też osobę, Żanetę Szerksznic, Zapraszam. Która jest tak jak i Joanna członkinią Wikimedia Polska. Tak wciągamy coraz więcej osób. Ale to jest super, bo właśnie teraz twitowałam, przesyłałam informację o tym manifestie i flado Wikimedianki z zagranicy, która robi wielkie już wydarzenia w Wikimedia Library. I chcemy was wciągnąć w ten ruch, tak? O to chodzi, że nie tylko, żeby nie tylko w akcji jeden, jeden być, tylko w szerszym gronie dyskutować. I Żaneta jest też taką osobą właśnie, która w tej bardzo porządnej wielkopolsce bardzo porządnie nas wspiera, biblioteka UAM. I zapraszam do wystąpienia Przestrzenie Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej, Wikipedii, Zasoby Otwartej wiedzy w praktyce Tik. Tytuł jest dość skomplikowany. Chciałam wszystko zawrzeć w tym tytule, co mam do powiedzenia. Zapamiętałam z poprzedniego wystąpienia pani Joanny Potęgi informacja, dane, informacja, wiedza. I można powiedzieć, że biblioteki uniwersyteckie kontynuują ten, ten nurt, ten trend. I właściwie tworzą. Także tutaj jest pełna kontynuacja poprzedniego, można powiedzieć, wystąpienia i też wpisują się w deklaracje UNESCO związane z otwartymi zasobami edukacyjnymi, które biblioteki uniwersyteckie również starają się tworzyć i również dążą do tego, żeby bibliotekarze tworzyli otwarte zasoby edukacyjne. A jak zaczęła się nasza przygoda wspólna z Wikipedią? Mianowicie spotkaliśmy się wspólnie, z sieciowaliśmy w obrębie jednej stowarzyszenia, koalicji otwartej edukacji, i na którym zjeździe spotkaliśmy się przypadkowo i zaczęliśmy rozmowę o Wikipedii. Przyjechałam tam specjalnie na wystąpienie pana Borysa Kozielskiego w związku z podcastami, projektem i takim warsztatem o podcastach, jak rozwijać podcasty w sposób indywidualny, bez szczególnego przygotowania. Jak można to zrobić każdy, każdy człowiek, czytelnik, bibliotekarz? Tutaj jednak trzeba też w tym miejscu wspomnieć o zasobach otwartej wiedzy, które budują biblioteki uniwersyteckie i tak można powiedzieć, z którego można czerpać każdy, które później znajdujemy w przypisach Wikipedii, czyli zasoby bibliotek cyfrowych. Tu nie będę wymieniać jakie, bo jest ich bardzo dużo, w tym oczywiście Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona i cała Rzesza Federacji Bibliotek Cyfrowych które tworzą biblioteki regionów. Tak, regionalne biblioteki znajdujemy je w każdym województwie. Repozytoria instytucjonalne, które tworzą instytucje naukowe, od Polskiej Akademii Nauk po uniwersytety. Platformy otwartych czasopism naukowych, które tworzą redakcje czasopism naukowych. W tej chwili te zasoby otwartej nauki. Można wyszukać po słowach kluczowych przez Google Scholar, nie trzeba znać adresów i znajdziemy właściwie artykuł na każdy temat, który możemy zastosować w przypisie do Wikipedii i właściwie pokażę przykłady. No i tutaj jeszcze punkt bazy wiedzy. No to jest taki poziom, gdzie można znaleźć nazwisko naukowca danej czytelni, wszystkie danej uczelni i poznać wszystkie publikacje z danej dziedziny. Tutaj wiodącą jednak w bazach wiedzy są uczelnie medyczne, taką wiodącym konsorcjum. I gdyby ktoś szukał jakiejś publikacji naukowej z medycyny, to baza wiedzy Polskiej Platformy Medycznej jest po prostu doskonała. Ale również uczelnie prowadzą bazy wiedzy, w tym uczelnia, którą ja reprezentuję, także musiałam o tym wspomnieć. Techniki informacyjno-komunikacyjne, TIK, to właściwie banał. Wszyscy, stu, jak tutaj jesteśmy, korzystamy z narzędzi TIK, a to są propozycje, które my stosujemy do współpracy z Wikipedią w ramach narzędzi TIK, czyli wyszukiwanie literatury przedmiotowej, ze wskazaniem publikacji dostępnych open access, żeby rzeczywiście w przypisach znalazły się publikacje, które można otworzyć od razu w sieci. No, i Wikipedia w szablonach ma zastosowane automatyczne zaciąganie, można powiedzieć, tych publikacji według numerów DOI, czyli numerów DOI, czy znanego nam numeru ISBN. Również na zajęciach wykorzystujemy rozpoznawanie licencji wolnej kultury stosowane przez Wikipedię. No i e, mówimy o ponownych wykorzystaniach publikacji w uwzględnianiu hasła Wikipedii, w przypisach e, właśnie artykułami z otwartych zasobów naukowych. E, czyli e, te techniki Tik stosujemy właśnie w tym kierunku. E, jeżeli chodzi o Wikipedię dla bibliotekarzy wykorzystujemy Wikipedię, żeby pokazać otwarty CMS. Który może edytować, można w nim publikować. Można powiedzieć, że każdy staje się wtedy. To jest dobry przykład na Web 2.0, kiedy każdy może być autorem publikacji, i, i również gdzie toczy się publiczna dyskusja nad jakimś artykułem, zagadnieniem. Jest to ciekawy aspekt, który możemy przećwiczyć to bezpośrednio ze studentami i pokazać wpływ Web 2.0 na systemy, systemy informacyjne, które są dostępne dla każdego. No i tutaj to uśdławianie haseł jest szczególnie pomocne. Licencje otwartej lektury, no i pokazujemy również, jak łatwo znaleźć sobie Przypis według naszego ulubionego przedmiotu tematu w narzędziu Citation Hunt, który jest też opisany w całej akcji One Leap który znacznie ułatwia znalezienie ulubionego tematu z własnej dziedziny i, i podwiązanie odpowiedniego czy dodanie odpowiedniego przypisu. Tak jak Joanna Potęga mówiła, również dołączamy się do, one, do akcji One Leap, One Ref i za każdym razem, kiedy otrzymuję maila, po prostu posyłam go dalej. Jesteśmy usieciowieni, znajduję, wręcz no, w jaki zachęcam szczególnie moje koleżanki, żeby wzięły w tym udział i w tym roku pomyślałam, że warto sobie na ten, styczeń, na ten styczeń, kiedy ta akcja 15 stycznia bodajże startuje, sobie zgromadzić już przypisy i tematy w pliku, które w tym czasie, w ciągu tych dwóch tygodni będę dołączać. I to może jest sposób na to, żeby, żeby pokonać Serbię. <laughs> więc ja po prostu już, już założyłam sobie taki plik, gdzie mam te ulubione tematy i literaturę na ten temat. Oczywiście w ramach open access. Przez wyszukiwanie, a bibliotekarze dużo wyszukują na różne tematy, więc od razu sprawdzam, o, ciekawy temat, w związku z tym, czy jest w Wikipedii. Jak nie ma w Wikipedii, to sobie to zaznaczam. To jest zdjęcie studentek z naszej specjalności dokumentalistycznej, bibliotekarza, bibliotekarstwo praktyczne, które również staram się, w tej specjalności staramy się również pokazać to narzędzie, bo ono jest właśnie otwarte dla wszystkich i, je, i pokazujemy, że bibliotekarz ma również wpływ na tworzenie wiedzy, otwartej wiedzy w internecie, tak? Czyli otwartych zasobów edukacyjnych. Bo trzeba, Zwróćć na to uwagę, że jeżeli chodzi o otwarte czasopisma naukowe, biblioteki cyfrowe, to zawsze te biblioteki tworzy jakaś grupa osób, czyli bibliotekarzy, którzy dokładnie są związani z tym projektem. Dlatego, że to są redaktorzy, którzy muszą być przeszkoleni co do tych systemów i również znać dobrze protokoły i opracowywać metadane. A tutaj wymagana jest, można powiedzieć, minimalna wiedza. Jak tworzyć przypisy, moim zdaniem taka minimalna. Z czego się składa plik, jak go nazwać, może wiedza trochę bardziej skomplikowana, związana z prawami autorskimi, ale można je szybko poznać poprzez materiały zawarte w Wikipedii. No i bibliotekarze. Bibliotekarze z reguły dodają przypisy i ilustracje do Wikipedii, więc to stosunkowo jest łatwe. No i tutaj są przykłady. Na, przyku, na przykład: Helena Modrzejewska, hasło Heleny Modrzejewskiej i przypis piąty do publikacji krzyż, profesora Krzysztofa Kurka o związkach Heleny Modrzejewskiej z Poznaniem. Musiałam dodać następnie. Uniwersytet Ziem Zachodnich, wikipedia, wolna encyklopedia, tu są linki. Tutaj jest publikacja profesora Grzegorza Łukomskiego o Uniwersytecie Ziem Zachodnich, czyli tajnym uniwersytecie, który właściwie funkcjonował między Warszawą a Poznaniem w okresie II wojny światowej. I też publikacja otwarta i również hasło Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich ilustruje podcast który zrobił pan Borys Kozielski i Fundacja Otwórz się. I dalej mamy projekt Białoruś, który Uniwersytet Adam Mickiewicza rozpoczął w 2019 roku. No i Państwo się zapoznają z tymi moimi przypisami. Myślę, że będzie to interesujące, bo dowiemy się coś o kolekcji muzykaliów, o rodzinie Malcanów, o instrumencie Viola da Gamba. To są takie, można powiedzieć, publikacje, które aż proszą się, żeby zostać dodane do, być dodane do Wikipedii. Nie można ich ominąć. Jak wie się, że ona jest, ta publikacja open access i mówi o księgozbiorze biblioteki, który rozwija kolekcję muzykaliów, jest kolekcją muzykologiczną. Dalej, to, co nas najbardziej interesuje, czyli widoczność publikacji naukowej, tak zwanej altmetrii, czyli alternatywnych współczynnikach mierzących czytanie publikacji naukowych i podnoszących widoczność naukowców. I tutaj w Altmetrie jest wskazana Wikipedia, obok blogów, Twittera i innej komunikacji społecznościowej. W związku z tym Wikipedia jest w obszarze zainteresowań bibliotekarzy, którzy popularyzują wiedzę z otwartych zasobów. No, i w końcu jest element też regionalny, czyli Wikipedia, a Biblioteka Cyfrowa, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa i taka ilustracja z głosu Wielkopolanek, która ilustruje Rotę. Głos Wielkopolanek dalej. No, i chciałam nawiązać, że Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Ma wiele wspólnego z innymi dużymi bibliotekami w Polsce, i dlatego też dodajemy hasła, na przykład hasła i ilustracje do biogramów słynnych bibliotekarzy i bibliografów, ale bibliotekarzy, czyli Akselanda Birkenmajera, bibliotekarza, który głównie ochroniał zbiory po II wojnie światowej i był również dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej. Dalej mamy tutaj przykład naszego projektu Białoruś w Szkole Nauk Humanistycznych UAM za sprawą dr Magdaleny Lachowicz i przy wsparciu Natalii Szafran-Kozakowskiej z Wikipedii, z Wikimedia Polska powstał duży projekt który ma za zadanie włączyć do tworzenia haseł w Wikipedii. Szkoły, szkołę doktorską dydaktyków i koła naukowe, studenckie, koła naukowe. Ten projekt ma 55 uczestników zarejestrowanych po ponikach. I troszeczkę o moich zainteresowaniach i współpracy początkach, czyli polskie uczelnie, nagrania, o, nagrania ilustrujące hasła w Wikipedii. I to są, to są takie ilustracje, czyli fotografie z naszych spotkań. Tu jest profesor Grzegorz Łukomski, który nagrywa podcast Historia powstania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ziem Zachodnich, jak wspomniałam. Tutaj gesty w kognitywistyce. To jest nasza sala wykładowa, ale jak usłyszałam tutaj przed tym spotkaniem, najlepiej, nagrywa się podcasty w czytelniach, gdzie są książki, ponieważ one świetnie działają w przestrzeni na dźwięk. No i polecam wysłuchanie może tych podcastów, jeżeli wśród państwa jest ktoś, kto interesuje się muzyką dawną albo rękopisami z Milicza albo podliskami. Ktoś je, może. Ktoś na podliczki. Koncentrat pomidorowy. Tak, to jest takie, taka dygresja. Coś poważniejszego, Solidarność Walcząca, Srebrna Biblioteka. Nie, nie chciałam mówić tylko o Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponieważ z tego miejsca, jeżeli nasłucha pan, Grzegorz Szturo z Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. On też również nagrywał podcasty i tutaj jest przykład srebrnej biblioteki, czyli wykładu profesora Arkadiusza Wagnera na temat kolekcji cennej kolekcji starodruków. Tego jest dużo, już minął czas, więc proszę, żebyście Państwo się może zapoznali z tym, co zrobiliśmy, jakie są przestrzenie współpracy w ramach w ramach Tiku, które może rozwijać biblioteka. Oczywiście rozumiem, że reprezentuje bibliotekę uniwersytecką i tą, tą płaszczyznę, ale chciałam zachęcić, żebyście Państwo czerpali, tak jak ja, z tych prostych narzędzi wyszukiwania otwartych zasobów nauki i dołączali do tych przypisów, które tam można... Dodawać, każdy może dodawać. W ramach uczelni odbyła się też taka kampania informacyjna na Tydzień Bibliotek: Otwarta Wiedza, Wikipedia. Bo proszę Państwa, biblioteki uniwersyteckie też muszą reklamować to, że mają otwarte zasoby wiedzy. To nie jest tak, że jest to takie oczywiste. Studenci każdego roku muszą się chociaż w pierwszym roku i zapamiętać do trzeciego, a może i do piątego roku, że te zasoby są i są łatwo wyszukiwalne. Trochę nam ułatwia to, że w tej chwili sylabus do przedmiotów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zatwierdzane przez tą komisję, musi w tej chwili zawierać publikację open access, czyli w otwartym dostępie. Trochę to ułatwia. No i przykłady naszych postów w ramach portali społecznościowych. A więc, jeżeli sobie zadajemy pytanie, czy. Jest, czy jest miejsce dla Wikipedii w bibliotece odpowiadamy tak, jest takie miejsce i takim miejscem jest każda biblioteka. Tutaj chciałam podziękować pani Natalii Szafran Kocakowskiej za wsparcie naszych projektów, także i pani Klarze z tego miejsca, ale też szczególnie szkolenia, które przeprowadza pani Natalia, są bardzo przydatne. I na tym chciałam zakończyć. Dziękuję bardzo za uwagę.